Więc ten filmik nagrywam tylko dla siebie. Minął pierwszy dzień rekolekcji w Suchej. Straszne zmęczenie czuję w sobie. Spałem bardzo długo, 11 godzin. W ciągu dnia też nie mogłem dojść do siebie, jakoś takie zmęczenie ze mnie wychodzi. Taką ciekawą rzecz mnie tak powiedział dzisiaj, prowadzący moje rekolekcje, o tym, że oddać się Panu Bogu dla Ignacego to nie była ofiara, tylko że to była taka przyjemność, że nie rozpatrywał tego w kategorii ofiary, tylko raczej takiej przyjemności, przygody życiowej, dokąd Panie chcesz mi posłać, że tam nie było zaborczości w tym. Kurka, zapomniałem, co on mówił. Właśnie po to muszę to nagrać, żeby pamiętać to. On powiedział o tym, że w fundamencie wolność od posiadania, wolność, żeby coś wypracować, mieć, osiągnąć, posiadać. Że ta wolność jest konieczna, żeby być szczęśliwym. To mnie dotyczy bardzo. Osiągnięcia zabijają. Po prostu zdolność do szczęścia, no, osiąganie. Dobra. To tyle z dzisiaj. Pierwszy dzień za mną. Trochę zmarnowany taki, kurka, ledwo żyje. Znowu mnie kusi, żeby telefon włączyć. Jak będzie mnie tak kusiło dalej, to Mietkowi oddam mi to telefon. Idę spać, albo jeszcze na spacer pójdę. Nawet taki zrypany jestem. Dzisiaj takie zdanie usłyszałem na rozmowie, takie, że to trzeba jednak wybrać między działalnością a świętością. I że to niby tak jest, że jak się na działalność stawia, to się niekoniecznie wybiera szczęście, a jak na świętość, to tak. I że wybór świętości to nie jest takie bezwolne, jak u Stasia Kostki, takie bez charakteru, takie bladoprawiczkowate, takie, Jezus, jak ja to, jak mnie brzydzi coś takiego strasznie, strasznie, takie bez charakteru wszystko. Ja bym nie chciał charakteru stracić. Że ponoć świętość to nie jest bezwolne, bycie bez takim bezwolnym, bez woli, tylko ukierunkowanie woli w konkretną stronę, być podobnym do Chrystusa. To jeszcze jest do przełknięcia. Nie będę udawał kogoś, kim nie jestem, no. Bo inaczej to jest takie właśnie lukaństwo. Idę spać.
Jezusa Francjelicz o czterech etapach duchowego rozwoju. I się zdiagnozowałem w końcu. Więc polecam tę książkę, jakby ktoś chciał zrozumieć, w jakim momencie życia jest. Francjelicz w szkole Jezusa. W ogóle ładne miejsce tutaj jest. Nie jest wcale tak bardzo ciemno, to już mi to parze zaczynają latać. Się robi takie przyjemne, najprzyjemniejsze w ogóle na wioskach i w takich terenach, co są wieczory, bo się robi tak pachnąco, tak trochę bardziej wilgotno, tak ciszej. Słychać bardziej ptaszki, czy te owady, czy to cokolwiek to nie jest. I refleksyjnie się robi. Jak sobie trochę tak pouświadamiałem, że... Ja nie wiem, czy to do końca, bo jak Mietek zadał to pytanie, czy ja się z Panem Jezusem chcę zaprzyjaźnić i czy jako potem czytałem tą książkę, czy ja wybrałem tego Pana Jezusa i wybrałem i nie wybrałem, to takie pomieszanie, bo z jednej strony wybrałem, a z drugiej w tym wyborze dużo było jakiejś ucieczki po jakichś tam poprzekraczanych granicach i szczerze mówiąc, to się tak mieszało we mnie i nigdy nie potrafiłem sobie jakoś z tym tak... No nie wiem, dojść do jakiegoś ładu, bo z jednej strony faktycznie jest jakieś takie doświadczenie, że dobrze się stało, a z drugiej, że nie do końca to było wszystko tak w 100% moje, ale też nie było tak, że to nie było w ogóle moje, nie? Bo było i tak, i tak. I tak sobie trochę rozdzieliłem, że jedno to jest Pan Jezus, doświadczenia z Panem Jezusem, a drugie to są doświadczenia z ludźmi, którzy przekraczali granice. I że nawet ja potem w to myślenie wchodziłem w religii całej, ale że to jakby jest jedno i drugie takie uwalniające, czy uwalniające. No ważne doświadczenie było, jak sobie zadałem na medytacji pytanie takie do głowy, myślę, czy Pan Jezus przekroczył kiedyś moje granice? No nie. Ja sam się naciskałem do niektórych rzeczy, myśląc, że tak trzeba, ale... Ale Pan Jezus to chyba nie. A potem tak z Mietkiem rozmawiałem, że w takim dopuszczaniu Pana Jezusa, że On ma, no, ma nas z tego wyciągnąć, tak dopuścić, dać się ponieść, odsłonić. To z lęku, to na pewno z lęku, tak aż mi się spięły mięśnie w plecu, w przełyku, tak tu w środku gdzieś. Ze strachu przed tym, nie? Że znowu ktoś mi zabierze wolność. Że to nie, chyba nie jest tak, że Pan Jezus zabiera wolność. Że to jest otwarcie na głębsze życie, tylko że lęk tam, nie? Lęk stoi. Teraz sobie pójdę dalej pogadać z Panem Jezusem o tym dopuszczaniu całym. Może zrobię krok do przodu. Bym chciał. Uwielbiam takie miejsce. No ja mógłbym to zamieszkać po prostu.